Trzecia edycja festiwalu It's All About Watches, Watches in Space. Moim Państwa gościem jest Przemysław Przybysz, kolekcjoner, sprzedawca, pasjonat zegarków vintage, specjalista zegarków radzieckich, rosyjskich. Tak, zgadza się. Jeszcze do tego administrator jednej z najfajniejszych grup, czyli pasjonaci radzieckiej myśli zegarkowej. Zapraszamy na Facebooka i zapraszamy na stoisko. Przemysław, jesteście od początku istnienia festiwalu. Myślę, że razem rozwijamy się. Od tych 2 lat zrobiliśmy bardzo duży krok, mówiąc nieskromnie. Duża zasługa Twoja, bardzo dużo merytoryki. Jak byś podsumował te, tak na dobrą sprawę, 3 lata działalności stowarzyszenia, 3 lata prężnego działania i organizacji samego festiwalu? Czy widać przede wszystkim bardzo duży rozwój i zainteresowanie ogółu ludzi, czyli mamy coraz większy odbiór, jeżeli chodzi o kolekcjonerów, zegarmistrzów. Mamy również coraz więcej gości. To jest bardzo ważne, gdyż tak naprawdę osoby, które tu przychodzą, zaczynają być zarażone pasją do zegarków. To jest fajne, to jest takie coś, co my, jako osoby, które już dawno mamy tą pasję sobie gdzieś zakorzenioną, możemy dać innym, tak? Także wydaje mi się, że to jest podstawa. Mało, mamy fantastyczne zainteresowanie mark premium, tak? Bo początkowo było tego mało. My w tej chwili tak naprawdę widzimy, że bardzo poważne firmy, brandy naprawdę chcą z nami współpracować, chcą być tu dla ludzi. To nie jest miejsce typowe sprzedaży, handlu, to jest miejsce, gdzie dzieje się jakaś fajna magia, która pozwala nam poczuć się faktycznie blisko, tak? Blisko tych zegarków, zegarmistrzów, malutkich trybików. To jest fajne. Rozmawiałem z Piotrem Szcześniakiem, znamy się wszyscy tutaj w środowisku. Pytałem się o kwestię rozwoju zegarków vintage. Czy myślisz, że cały czas zegarki vintage będą rosły, jeśli chodzi o wartość? Czy zainteresowanie zegarkami vintage nie będzie się zmieniało? Myślę, że już jesteśmy naprawdę w punkcie kulminacyjnym. Są oczywiście modele, dane brandy, dane modele, które mają olbrzymią historię, które będą moim zdaniem dalej drożały, nabierały wartości, będą coraz bardziej poszukiwane, aczkolwiek ogólny vintage już się troszkę nasycił. Czyli nie wystarczy mieć starego zegarka, żeby był ciekawy. Ten zegarek już ma być ciekawy. Ludzie już nauczyli się, że nie wszystko, co jest stare, jest fajne. To jest bardzo fajne, to jest ważne. Że nie mamy tutaj na zasadzie takiego śmiecia, tylko coś, co jest już wysublimowane, coś, czego ludzie będą chcieli, będą szukać. Zwiększa się świadomość pewnie klientów, którzy przychodzą i szukają konkretnych rzeczy, mają pewnie dużo większą wiedzę, no i też pewnie wymagania. Tak, oczywiście, to jest przepaść. To jest właśnie to, o czym mówię na początku, czyli te lata zaprocentowały w świadomości osób, które z nami tutaj są, tak? Także to są osoby, które już wiedzą, czego chcą, wiedzą, czego szukają, już znają jakieś modele, znają jakieś mechanizmy, gdzieś czegoś liznęły, dowiedziały się, przeczytały książkę. To jest coś niesamowitego. Mam wrażenie, że tutaj wiele osób właśnie zaczyna sięgać do lektur, próbuje nie z internetu, nie z jakichś dziwnych forów czerpać wiedzę, czyli taką bardziej tradycyjną, bardziej pewną wiedzę, niż to, że ktoś gdzieś coś powiedział. To jest fajne, bo ludzie zaczynają sprawdzać informacje. Coraz częściej rozmowy z ludźmi są naprawdę na bardzo fajnym poziomie i osoby, z którymi miałem przyjemność podczas tej edycji rozmawiać, naprawdę wiedziały, czego chcą, czego szukają. Skąd wynika na przykład nazwa potoczna zegarka. Fantastyczne. Ten rozwój jest po prostu przez te 3 lata jest przepaścią. Za nami 3 edycje. Powiedzmy, że ta edycja chyli się ku końcowi. Jest szansa, że będziemy współpracować przy organizacji następnego festiwalu i czy będziesz naszym gościem za rok? Mam nadzieję. Jeżeli będzie, oczywiście. Moim Państwa rozmówcą był Przemysław Przybysz. Bardzo dziękuję za rozmowę.